No i kochani, mamy Dzień Kobiet. Postanowiliśmy zrobić eksperyment i sprawdzić, jak kobiety odbierają męską rzeczywistość. Zapraszam. Co byś zrobiła, będąc przez jeden dzień mężczyzną? Jego nie mogę powiedzieć. Chyba nie chciałabym być facetem. Faceci mają gorzej. My jesteśmy piękne. Mamy wszystko, co chcemy. Nie chciałabym być facetem. Ha. Nie wiem. Chyba bym się zabawiła w klubie jako mężczyzna i zobaczyłabym, jak to jest popodrywać kobiety. Nie, sikałabym na stojąco. Wyspałabym się. Tak, wyspałabym się. Mhm. Bo moim zdaniem kobieta nie ma czasu na spanie, na wyspanie się, bo ma za dużo obowiązków. Tak, jakby byłabym facetem, to mi się wyspała. Fajne pytanie. Pewnie przebrałabym się w dres, poleżałabym trochę na kanapie, przed telewizorem z dobrym piwem, tak jak facet. Co to jest dwumas i kiedy się go wymienia? Dwumas, czyli dwie masy, skojarzenie, myślę, że często się wymienia. Ale tak szczerze powiedziawszy, to chyba coś jest do samochodu. Jakaś część. Dwumas. No na pewno coś w samochodzie. Myślę, że związane to jest ze skrzynią biegów? Jakieś zgrzyty może? Może nie wchodzi do końca bieg? Kiedy się wymienia? Kiedy się popsuje? Jezu, nie wiem. To coś z samochodem związane? Na czasie jestem, bo niedawno to było wymieniane w samochodzie. tak, to jest jakiś element w samochodzie. No jak się zużyje, no to trzeba wymienić, prawda? Dwumas jest to coś na pewno w samochodzie, a kiedy się go wymienia, nie mam zielonego pojęcia. Do czego facetowi może służyć damska golarka jego partnerki? Może by chciał sobie przeciąć wąsy? Do golenia brody. Nie wiem. No, powiedzmy, że golą się pod pachami. Nie mam bladego pojęcia. Może do ogolenia się, może ma tak wrażliwą cerę, że musi używać damskiej golarki. Spytam męża, czy używa mojej. Damska golarka, nie wiem, może choćby nawet po to, żeby się ogolić albo obejrzeć, nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Co to jest i do czego może to służyć? Pistolet? No pewnie jakiś pistolet i pewnie coś tutaj się wkłada, naciska i się wyciska. Do pianki montażowej? Ojej, jakiś aplikator. Jakiś pistolet. Coś, co można... Wiem. To jest jakiś pistolet do jakiejś, nie wiem, pianki albo czegoś do wypełniania, na przykład jak są okna, uszczelniania tym okien. To jest coś takiego chyba. Nie wiem, może jakiś wieszak? Nie wiem, może coś się nakłada, jakiś klej murarski albo coś w tym stylu. Tutaj gdzieś się nakłada i jak się naciska, to tam coś wylatuje. Wiem. To jest taki pistolet i to się, nie wiem, coś nakłada, silikon, fugi, coś takiego, nie? Jest to taki sprzęt do piankowania albo do silikonu? No, może też służyć za jakąś inną zabawkę.
jakiś stalowy oplot, kawałek. Kawałek przewodu jakiegoś w oplocie stalowym. Jakiś wężyk. Wężyk do... w samochodzie albo... No na pewno nie w kuchni ani w łazience. To czegoś w samochodzie. Ale nie powiem do czego. Boże, to jest jakiś może ten wężyk pod kran. Tak bym to... O, tu ma takie coś i tu ma takie coś. Obstawiam, że to jest jakiś wężyk. Wężyk taki pod kran. No, taki pod umywalkę, proszę bardzo. Tutaj o, można sobie przykręcić, odkręcić. Tak? No dobra. Wąskie. To jest pewnie jakaś rurka. Ale do czego może służyć? Nie mam pojęcia. Jakaś część hydrauliczna może? Tak? Z okazji Dnia Kobiet wszystkiego dobrego i spełnienia marzeń życzy prawdziwie męska część Studio Uroda. Co, gadamy? Chyba, że żartujesz. Hałczy piesek hałczy, ryczy krówka ryczy, Wojtuś Karwowski dużo słodyczy wam życzy. Oh my god. Ale ja się boję tego, powiedzcie mi. A to i tak będzie tam skracane i tak dalej, montowane, nie? To nie będzie tak... Tak, nie. Będą powtórki, nie? Jakby co? Nie, nie, nie zgadzam się na to, żeby to puścić.